Witaj, to będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. Czy wiesz, że Duńczycy są najszczęśliwszym narodem świata? Ich podejście do życia, akceptacja, odnalezienie równowagi powoduje, że we wszystkich statystykach, kiedy bada się poziom szczęśliwości, Duńczycy przodują. Ostatnio po przejściach z epidemią, po tych wiosenno-letnich rozterkach, zrobiono kolejne badania, no i znowu Duńczycy okazali się w czołówce. I tam podobno prym wiezie takie krótkie słowo pyt. Po polsku to znaczy trudno, niech się dzieje, niech po prostu idzie. I tutaj jest pokazana mentalność, ale jest pokazana również prawda dla nas. Nie przejmuj się tym, na co nie masz wpływu. Odpuść to. I jak przyjrzymy się naszej sytuacji, to może rzeczywiście używajmy tego słowa trudno, niech się dzieje, nie mam na to wpływu, odpuszczam, ponieważ zamartwianie się tym, na co nie mam wpływu, na pewno nie działa dobrze na naszą psychikę i na nasz stan ducha. I tak jeszcze dzisiaj sobie pomyślałam, jak to dobrze jest używać znowu słów, bo słowa mają moc, ja już to powtarzam od zawsze. My w kontekście epidemii mówimy tragedia, masakra i wszystkie te negatywne słowa, którymi budujemy nasz światopogląd. Duńczycy mówią pyt, trudno, niech się dzieje. Więc może zaczerpnijmy coś z języka Duńczyków? No i pyt. Miłego dnia.